Ostatnie wezwanie. Polska, rok 1924. Chcemy rozmawiać z przełożoną. W jakim celu mamy teraz modlitwy? Czego chcecie? Jestem bardzo zajęta. Pragnę wstąpić do zakonu. W takim razie wejdźcie. Modlitwa jest drogą. Wybierasz się na zabawę? Ach, o to chodzi. Usłyszałam głos Pana wczoraj wieczór na potańcówce. Kazał Ci przyjść tutaj i porozmawiać z przełożoną, tak? A to kto? Twoja matka? Nie, to Marta. Spotkałam ją w mieście. Zaczekajcie tutaj. Dalej z Tobą nie pójdę. I tak dużo dla mnie zrobiłaś. To już nasz czwarty klasztor. Wszędzie słyszysz to samo. Nie potrzebujemy ubogiej wieśniaczki z wybujałą fantazją. Dalsze chodzenie i pukanie do kolejnych zakonnych bram nie ma najmniejszego sensu. Uważasz, że jestem szalona? Nie, ale zastanów się. W mieście jest tylu przystojnych chłopców. Zapomnij o klasztorze i zakonnicach. Powiedziała, że Bóg do niej przemówił. Skoro Bóg do ciebie przemówił, to dlaczego one ci nie wierzą? Racja. Skoro rzeczywiście do mnie przemówił, to dlaczego jest obojętny? Może to był tylko sen? A więc chcesz zostać zakonnicą? Tak, muszę. Dlaczego? Żeby służyć Bogu, usłyszałam Jego głos. Dotąd bawiłam dzieci, sprzątałam, nie robiłam nic ważnego. Byłabyś dobrą żoną i matką. Moi rodzice też tak sądzą. Ale ja od zawsze chciałam być zakonnicą. Wydajesz się zdecydowana. Powiem tak. Idź do kaplicy i zapytaj Pana tego domu, czy zechce Cię przyjąć. Jeśli się zgodzi, wróć do mnie. Musiałam czekać cały rok. Ciężko pracowałam, żeby zgromadzić pieniądze na wymaganą wyprawkę. Wreszcie zostałam przyjęta do klasztoru Matki Bożej Miłosierdzia. Kwietnia 1926 roku. Czy po to wstąpiłam do zakonu, żeby gotować zupę? Byłam pewna, Panie Boże, że chcesz ode mnie czegoś więcej. Proszę, wysłuchaj mnie. Ależ te dziewczyny są hałaśliwe.
Mam nadzieję, że zupa będzie im smakowała. Siostra Maria mówiła, że w przyszłym tygodniu będą nowe, aż 50. Rozumiesz? Czy to ma dla nas jakieś znaczenie? Będzie więcej pracy. Gotowe. Uważaj, nie utrzymam. Mówiłeś, że Bóg kazał ci tu przyjść, siostro Faustyno, prawda? Dlaczego więc nie poprosisz Go, żeby pomógł ci odcydzać ziemniaki? Nie mogłam utrzymać garnka, nie miałam dość siły. Mogłaś poprosić o pomoc, chyba że duma ci nie pozwoliła. Podaj mi ścierkę. Boże, dlaczego mnie odtrąciłeś? Noce tutaj są takie ciemne i zimne. Nie rozumiem, dlaczego tu jestem. Nie czuję żadnej pociechy w modlitwie i rozmyślanie przychodzi mi z wielkim trudem. Bolą mnie ręce, głowa, plecy. Czyżbym popełniła błąd? Jeszcze nigdy nie czułam się tak daleko od Ciebie. Wiem, że jesteś zajęty i nie powinnam zajmować ci czasu drobiazgami. Ale proszę, pomóż mi, żebym dzisiaj nie rozgniewała sióstr. Siostra Regina ci pomogła? Nie. Poprosiłam Pana Jezusa, żebym sama mogła sobie poradzić. Na porannych modlitwach też jej nie było.
Nie uważasz, matko, że ona na zbyt wiele sobie pozwala? Siostro Regino, sprawdź, co dzieje się z siostrą Faustyną. Dobrze, matko. Już 7:30, siostro. Nie możesz dłużej tak postępować. Starałam się, ale jestem taka słaba. Nie wszystkie zostałyśmy powołane do życia w ascezie. A już na pewno nie my. Proste, niewykształcone wieśniaczki, jak ja. Czasem mamy wyobrażenie, że jesteśmy kimś więcej, niż nam się wydaje. Powiedz mi, siostro, dziś w nocy też słyszałaś głosy? Miałam wizję. Ujrzałam całe mnóstwo dusz, cierpiących w miejscu mglistym, napełnionym ogniem. Usłyszałam głos mówiący: pomożesz mi? Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Poczułam słabość. Moja dusza była udręczona, ciało obolałe. Rozbudzona w środku nocy, zaczęłam się modlić. Modliłam się za te dusze zagrożone potępieniem i strąceniem do piekła. Potem jestem zupełnie wyczerpana. No cóż, jesteś pewna, że to ci się naprawdę przydarzyło? Matka, chyba nie sądzi, że ja... Nie daj się zwodzić fantazją umysłu. Korzystaj z rozumu. Będę pracować nad sobą, matko. Chwileczkę. Puść mnie, proszę. Muszę z tobą porozmawiać. Czy ty naprawdę wierzysz, że Jezus we własnej osobie zwrócił się do ciebie? Tak, siostro. Nie wiesz, że Bóg zawsze przemawia do świętych? Tylko do świętych. I dalej wierzysz, że przemówił do ciebie? Siostro, nie uważam się za świętą i mam świadomość, że na to nie zasługuję. Ale Bóg do mnie przemawia. To wszystko, co wiem. Lękam się o twoją duszę, siostro. Bóg zapłać, siostro. Mm.
Boże, czego Ty ode mnie chcesz? Nie zasługuję na Ciebie. Zawsze będę tylko służącą. Luty 1931 roku. Namaluj obraz. Mam namalować obraz? Jaki? Namaluj obraz według wizerunku, który tu widzisz. Nie jestem malarką. Weź sobie do pomocy artystę. Dlaczego każesz mi to zrobić? Umarłem na krzyżu, żeby odkupić grzechy ludzkości. Czy chcesz, żebym przez ciebie umarł po raz drugi? Ten obraz będzie ostrzeżeniem i błogosławieństwem. Może wydaje ci się to dziwne, ale przygotujesz świat na moje ostatnie przyjście. Pomyślą, że jestem szalona. Nikt mi nie uwierzy. Porozmawiaj z siostrami. Pomogę im cię wysłuchać. Postaw się na moim miejscu. Uwierzyłabyś w coś takiego? Następnym razem poproś o jakiś znak. Może Pan pomoże ci ugotować smaczną zupę. To byłby prawdziwy cud. Starałam się nie myśleć o tamtym zdarzeniu, ale im bardziej dusiłam w sobie wspomnienie o nim, tym bardziej on naciskał. Matko Generalna, jakich środków możemy użyć, żeby się przekonać, czy mówi prawdę? Po co? Kto by tam wierzył, że rozmawiała z Jezusem? Wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że nie nadaje się na zakonnicę. Próbuje zwrócić na siebie uwagę czymś niezwykłym, żeby ukryć swój błąd. Nie powiem, że wierzę w każde jej słowo, ale uważam, że nie wszystko sobie wymyśliła. Od 8 do 11 wieczór wstrząsały nią konwulsje. Straciła panowanie nad sobą. A kiedy przyszła do siebie, powiedziała, że miała wizję. I matka jest pewna, że nie udawała. Oddałyśmy ją badaniom lekarskim. Testy psychologiczne nie wykazały żadnych zaburzeń. A ona bardzo cierpi. Sama się dziwię, co jest tego przyczyną. Może poradzimy jej, żeby porozmawiała z księdzem Sopoćko? To dobry pomysł. Kierownik duchowy może jej pomóc. Kto wie, może w tym ogniu wykuje się najlepsze żelazo? Co chcesz przez to powiedzieć, siostro Mario? To będzie wyzwanie. Jej argumenty zostaną poddane próbie. Jeśli ją przejdzie, wyrazimy zgodę na ten obraz. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Nie powinnaś przyjmować tego dosłownie. Może Pan Jezus chciał, żebyś odcisnęła taki obraz w swoim sercu. Postawiły mnie na furcie. Nie miałam możliwości zbliżyć się do Matki Generalnej podczas wieczerzy i poprosić, żeby mnie wysłuchała. One chcą mnie uciszyć. Może powinnam pomyśleć o nowym zakonie. Nie zniechęcaj się, siostro. Bądź cierpliwa.
Kiedy okaże się, że nie ma przeciwwskazań, porozmawiam z twoimi przełożonymi. A na razie coś ci podpowiem. Zapisuj starannie wszystkie twoje wizje w dzienniczku. Pamiętaj, jeśli Bóg wyznaczył ci misję, wskaże też drogę. Siostra Maria przysłała mnie, żebym sprawdziła, czy niczego ci nie brakuje. Bóg zapłać, siostro. Nie jadła od 4 dni. A co z tobą? Znowu rozgniewasz siostrę Marię? Poczekaj. Nic jej nie mów, proszę. Z raportu wynika, że jest normalna i zdrowa. Zatem jeśli nie jest szalona, to kłamie. Od początku miałam wrażenie, że nie nadaje się do życia w zakonie. Nie unoś się, siostro Mario. Ksiądz Sopoćko twierdzi, że powinniśmy spokojnie obserwować jej zachowanie. To on polecił zbadać dokładnie stan jej umysłu. Istnieje jeszcze jedna możliwość. Jaka? Być może ona mówi prawdę. Szczęść Boże, siostro Mario. Co słychać? Nic dobrego. Coś siostrę trapi? Siostry ślepo jej wierzą. Komu? Im dziwniej się zachowuje, tym więcej z nich ją wspiera. Stało się coś szczególnego? Znalazły już malarza, a teraz chcą iść do biskupa w sprawie jakiegoś dziwacznego święta, którego podobno Bóg sobie zażyczył. Obawiam się, że ona naraża swoją duszę na wielkie niebezpieczeństwo. Dlaczego siostra tak stanowczo twierdzi, że ona kłamie? Chorobę też sobie wymyśliła. Ciągle się na coś skarżyła, szczególnie gdy miała do wykonania ciężką pracę. Zawsze umiała znaleźć jakąś wymówkę. Cierpi na gruźlicę. Co takiego? Siostra nie wiedziała? Przecież badania lekarskie wykazały, że jest zdrowa. To były badania psychiatryczne. Analizy laboratoryjne próbek dały wynik dodatni. To gruźlica. Właśnie teraz ma zostać przewieziona do szpitala. Wrzesień 1935 roku. Ludzie żyją w nieustającej nienawiści. Państwa szykują się do krwawej wojny. Ludzkość stoi na krawędzi zagłady.
Czy ta dusza nic cię nie obchodzi? Umarłem na krzyżu za tego człowieka. Chcesz dopuścić, by skończył życie, nie doznawszy miłosierdzia? Módl się za niego słowami koronki, które ci podyktowałem, żeby wyzwolić ludzkość z jarzma grzechu. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Twojego najmilszego Syna, Pana naszego. Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Ofiaruję Ci ciało i krew. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins. I offer you the body and blood, soul and divinity of your beloved Son. Szczęść Boże, siostro Mario. Wybaczysz mi? Siostro Mario. Wiem, że nie zasłużyłam. Nie płacz, zawsze byłaś mi siostrą. Ojcze miłosierny, pełni wiary, że Twój Syn, którego zesłałeś na ziemię, by umarł na krzyżu, powstał z martwych. Powierzamy Ci naszą siostrę Faustynę, którą powołałeś z tego świata do chwały świętych. Ufni, że wskrzesisz ją w dniu ostatecznym. Amen. Amen. Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie. Czytamy w dzienniczku. Istotnie, siostra Faustyna stała się wzorem miłosierdzia wobec bliźnich, narzędziem, którym Pan posłużył się, aby przekazać światu wielką tajemnicę Bożego miłosierdzia. Kult Bożego Miłosierdzia głoszony przez Faustynę szybko się rozpowszechniał, zdobywając miliony serc. Zatwierdzenie heroiczności cnót rozpoczęło jej drogę do świętości. Chodziła tylko 3 lata. Jako 16-letnia dziewczyna opuściła rodzinny dom i poszła na służbę do... Biskup krakowski przedstawił sylwetkę i bogate życie duchowe siostry Faustyny. Dane jej było doświadczyć pełnego zjednoczenia z Bogiem.
Pan przemawiał do niej przez wiele lat i udzielił jej wszelkich łask, by mogła przekazać światu przesłania o mocy Jego miłosierdzia. Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki. Pozdrawiam cię, siostro Faustyno. Papież Jan Paweł II w homilii wygłoszonej podczas mszy beatyfikacyjnej 18 kwietnia 1993 roku pozdrowił siostrę Faustynę i ogłosił, że od tej pory Kościół będzie nazywał ją błogosławioną. O Faustyno, jakże przedziwna była Twoja droga, powiedział. Czyż można nie pomyśleć, że to Ciebie właśnie, ubogą i prostą córkę mazowieckiego polskiego ludu, wybrał Chrystus, aby przypomnieć ludziom wielką Bożą tajemnicę, tajemnicę miłosierdzia. Tę tajemnicę zabralaś ze sobą. Objawienie świętej Faustyny było dla Jana Pawła II jedną z inspiracji do ogłoszenia encykliki Dives in Misericordia, poświęconej w całości Bogu bogatemu w miłosierdzie. Nazwał miłosierdzie Boże drugą szansą dla człowieka. W pierwszej po zamachu pielgrzymce do sanktuarium miłości miłosiernej we włoskim miasteczku Colavalenza, papież podkreślił, jak ważnym zadaniem jest odkrywanie tajemnicy Bożego miłosierdzia. Kwietnia 2000 roku Jan Paweł II kanonizował błogosławioną siostrę Faustynę, czyniąc ją pierwszą świętą roku wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa oraz trzeciego tysiąclecia. Przesłanie, które pozostawiła światu, spisane w latach 30. ubiegłego wieku, w okresie między I i II wojną światową, stanowi pomost między II a III tysiącleciem. Dzięki temu przesłaniu zapisze się na zawsze w pamięci jako Święta Faustyna, orędowniczka Bożego Miłosierdzia. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Piotr Górka. Czytał Radosław Kasiukiewicz. So
a full passion. Have mercy on us and on the whole world for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world.